Warsztat Autoterapia, jak uporać się z przeszłością, już za nami, zatem z przyjemnością zapraszam na drugi warsztat poświęcony nauce metod oraz poznawaniu narzędzi do indywidualnej pracy z sobą. Tym razem będzie to warsztat Autoterapia, jak uzdrowić relacje, na którym przyjrzymy się źródłom naszych relacyjnych niespasowań, problemów czy zawiedzionych oczekiwań. I nie chodzi tu jedynie o relacje romantyczne, ale w równym stopniu o relacje zawodowe, przyjacielskie czy rodzinne. Często problemy, których w nich doświadczamy, mają swoje źródło w przeszłości, na przykład w stylach przywiązania, socjalizacji czy rodzinnym programowaniu, z czego najczęściej nie zdajemy sobie do końca sprawy. Tymczasem istnieją sposoby, techniki czy narzędzia, za pomocą których możemy nasze relacyjne klocki poustawiać we właściwy sposób oraz nauczyć się rozpoznawać, czy czasem na skutek naszych traum z przeszłości, na przykład z dzieciństwa, nie stajemy się łatwym celem przedstawicieli tzw. mrocznej triady. Czy czasem nieświadomie i dobrymi intencjami nie wpakowaliśmy się w relacje z narcyzami, manipulatorami czy psychopatami. W wielu przypadkach szybka diagnoza umożliwia szybką reakcję, a ta z kolei potrafi oszczędzić nam sporo czasu, kłopotów i energii. Z drugiej strony, dzięki zdobytej podczas tego warsztatu wiedzy umiejętnościom, możemy również sprawdzić, czy czasem my sami poprzez nasze zachowanie, komunikację czy oczekiwania nie przykładamy trzech groszy do naszych relacyjnych problemów. Warsztat organizujemy w sobotę, 14 października i rozpoczniemy go o godzinie 11 w sali VIP Centrum Szkoleniowego Ogrodowa 58 w Warszawie. Warsztat potrwa 3 godziny i będzie się składał z dwóch modułów z przerwą na kawę i jak w przypadku poprzedniego warsztatu, cena za udział objęta jest teraz dużą promocją, jednak z każdym kolejnym tygodniem wysokość tej promocji będzie się zmniejszać. Tym bardziej więc zachęcam do wczesnej rezerwacji miejsc, by skorzystać na jak największej promocji. Zapraszam zatem i do zobaczenia w Warszawie w sobotę 14 października. Pozdrawiam.